klasie 6A i 6C serdecznie zapraszają na inscenizację pod tytułem Galeria Smutku Nauczyciela. Miałem niezwykły sen. To się obudź, już nastał dzień. Nie przerywaj. To przestań czuć, otwórz oczy, lepiej się zbudź. Widzisz krzesło, ławkę, teczkę. Znowu chcesz zaczynać przeczkę tam po bokach, gdzie pojawiam było pięknie. Powiedziałam, żebyś przestał śnić na jawie. Marzycielu, co ciekawe, że ty jeszcze nie zmądrałeś. Mogę mówić? Tak, wygrałeś. To był sen o takiej szkole, w której nigdy się nie daje oceny. Zmachnie zostały wystawione z gałek lodów waniliowych. Każdy może jeść do woli, póki brzuch go nie rozboli. Ale szkoły ci nie ubywa, członek nigdy cię nie wzywa, abyś stawiał się na lekcje. Każdy robi to, co zechce. Nauczyciel uśmiechnięty rozprowadza wciąż prezenty. Czekoladki, chipsy, ciasta i po głowie uśmiech głaska. Nikt nie musi się zapuczyć. Wiedza sama poprzez uszy trafia w rozgłośniku szkolnych. A ty jesteś zawsze wolny, jak wiatr prędki, jak ptak lekki, szczęśliwy, ważny, wielki. Już nie bli o tej słodkości, zdaje się, że mamy gościa. Chłopaki, dziewczyny, jesteście? Tak! Cześć, już wiecie, akademia wkrótce będzie. Trzeba skręcić jakiś program. Święto w szkole? No to bomba, proponuję na początek zaprowadzić tu porządek. Czy scenariusz jest gotowy? Zeszłoroczny. Nie ma mowy, trzeba zrobić coś nowego. Najpierw panie od Polskiego. Nasze panie od Polskiego wiedzą, że z nas nic dobrego. Nie słuchamy, rozrabiamy, lecz za wszystko przepraszamy. Dziękujemy, drogie panie, za cierpliwość i oddanie, z jakim wiedzą nas pajacie. Za to, że nam wybaczacie. Za to, że nam wybaczacie, kiedy błędy popełniamy. Za to wszystko was kochamy. Na matematykę pora. Czy gotowa jest strofa? Nauczyciele od matematyki tępią nasze złe nawyki. Samodzielnie liczyć każą, lecz uczniowie się nie skarżą. Nie osiągniesz dobrobytu, gdy w nauce brak ci sprytu. Oni tak się dla nas trudzą, w sennych głowach myśli budzą, nasze serca wdzięczność kryją, niech nam 100 lat żyją. A historia? Kto się zgłasza? Ja spróbuję. Każde nowe wydarzenie jakieś ważne ma znaczenie, ale pamięć figle kłada i myli się z datą data. Trudno wszystko zapamiętać. Tyle wiedzy, co za męka, przyszłość, które w brzuchu wierci. Panie tylko głową kręcą, chociaż zawsze nas rozumieją, czasem patrzą jakoś inni. Niech nam panie dziś wybaczą, a poprawę wnet zobaczą. Teraz kolejna przyroda. Kto z was przygotował mowę? Zamiast mowy będzie dialog, flirt, bociana z porną żałobą. Powiedz, Bośku, jak mi kochasz, chcę uczucia twoje mowy. Kocham w słońcu przy księżycu. Och, mów dalej, królewiczu. Od wieczora aż do rana, gdzieś mi jest rozrechotana, na mokradłach i w szuwarach, tylko nie myślę, jak para z okolnych pogodniskach. Jesteś mi taka droga, bliska, że nie mogę się pozbierać, aż tęsknoty płaczę nieraz. Kiedy wstawę dużo ciało, to patrzenia wciąż mi mało. Ale za co mnie tak kochasz? Czemu na mnie tak spoglądasz? Bo twój widok jest uroczy, cudne, wytrzeszczone oczy. Najzgrabniejsze żabie łódka, nie bój, bądźmy się malutka. Będę nosił cię na dziobie, ja dla ciebie wszystko zrobię. Ale teraz chodź, kochanie, bo już pora na śniadanie. Ha! Wiedziałam, żeś ty taki. Na przyrodzie, moja pani, schodzić ci radziła z drogi. Warto uczyć się biologii. Czeka nas informatyka, tylko proszę się nie migać. Życie bez informatyki jest jak krążek z dartej płyty. Komputery czynią cuda, do obsłużyć się uda. Nie wiesz kiedy, a się wciągać, nie zbadany nowy program. Nie płyniemy za te lekcje, których nikt opuszczać nie chce. Czy angielski ktoś się zajmie? Ja wyrażę swoje zdanie. Odpowiadaj mi zdaniami. Z pani zawsze jest good teacher. Wszystkich zalet jej nie zliczę. Lecz pomimo dobrej woli, trudno panią zadowolić. Język nie chce być uległy i ten akcent mój jest niezły. Przyrzekamy, będzie lepiej, bo to naszym jest marzeniem. Prawda tkwi w tym jednym zdaniu, pani bierze we love you. Wspomnieć o religii. Nie ma sprawy, siostro nasza. Ty nauki nam wybaczasz. O tym, jak należy czynić, aby zyskać przyjemność.
przyjaźń bliskich. Dzięki Twojej cierpliwości my, niegrzeczni, my, nieznośni, próbujemy się poprawić. Ty od kary nas wybawisz, droga siostro. Bóg Ci zapłaci, żeby się odzapać. Teraz artystyczne przedmioty. Czy ktoś nie miałby ochoty? Drewno, metal, gotowanie, szycie, śpiewy, rysowanie. Każdy działa tak jak umie, a efekty widać w sumie. Młotki dumią, piły świszczą, czyjeś głosy buczą, piszą. Boski zamach rozwijany. To ci danie, to potrawa, a jak miło jest haftować, pastrygować, szydełkować, jak nas cieszy rysowanie, malowanie, wyklejanie. Pani czuła na muzykę, pani, która ma plastykę. Dziękujemy właśnie za to. Zaraz, przy pośpiechu przepadli nam nauczyciele od błędu. Wcale nie, już się rymuje. Kto nam kiepski los funduje? Kto za piłką każe latać, robić pompki, w górę skakać, po podłodze się turlikać i koziołki ciągle pikać? Kto? Nauczyciele błędu. Kto jak puchacz kuczy gniewnie o boleściach naszych nie wie? Przebierać w strój się każe, gdy mówimy o katarze. Nikt inny, tylko nauczyciele WF-u. Niechaj przytrą lepiej oszy, przecież nas tu wykończą. Tyle tylko wiem na pewno, że zaletę mają jedną. Trudno jest się przy nich nudzić i jak tutaj ich nie lubić. Jeszcze pani od klas młodszych. Kto dla pani wiersz ułoży? W klasach młodszych i łębanie. Pewną rolę swą z oddaniem. Pierwszy liter alfabetu nauczają do momentu, kiedy uczeń wstępnej klasy zacznie pisać już wyrazy. Potem zdania coraz dłuższe i wypracowania różne. Tyle serca wciąż wkładają swoją pracę i kochają wszystkie dzieci bez wyjątku, choć się gardzą dla porządku. My to wszystko pamiętamy, czy was było jak mamy. Znamy jeszcze inne panie, to opowie o nich ładnie. Masz w domu ze komplikacje, więc poznałem walidację. Dyscyplinę sobie z lekka, przyda ci się logopedka. Każdy przyzna mi w tym rację, jeśli na chwilę ten losów nie chcą w żaden sposób. Prosty trzymać się pozycji, potrzebujesz gimnastyki. Pani pedagog, psycholog oferują swoją pomoc. Każdy problem wetr rozwiążą, wszyscy je o radę proszą. Za badania i porady nasze wdzięczność swą składamy. By docenić wszystkie pełni, wspomnę panią z biblioteki. Ona książki udostępnia, choć ostatnich wciąż ręka. Słynie z pasji oprawiania, a ta godna jest uznania. Ale cóż to za zapachy, to nosu wędrują. To wspaniałe pani kochanki obiady gotują. Nikt im wszyscy zawsze dziękuję. A panie sekretarki, panie z obsługi, pan woźny? Wszyscy chętnie służą nam pomocą i za nami wzrokiem budzą. Oni o cały szkolny budynek dbają, dzięki nim w szkole jest czysto i miło, a strach pełno się cały bez nich było. Aby dziś w tej lekcji wszyscy cudzyczni jej jesteśmy, za wysiłki, za starania, za efekty nauczania, to za zasługa dobry rządu i trzymania po porządku. Dziękujemy za te mądry, które cieszą nasze oczy. Ten ma rację, kto dziś wierzy w edukację! Na toaletce obok lustra biały paletka wychylona, powietrzu uniesiona nóżka. Budziła się wśród bibelonów, kurzyła kulią w suknię złotą i tylko z domu perski dywan czasem jej puszczał perskie oko. Laleczka z saskiej porcelany twarz miała bladą jak perga.